Trochę zarosłem, słuchajcie, dzisiaj drugi odcinek tego, co Wam obiecałem, a zajmiemy się roślinami z Festiwalu Roślin. Troszkę do mnie przyszło kaktusów, które już są oczywiście na półeczce, na przykład taki Yeti. Fajny, nie? Śmieszny, owłosiony. Te włosie nie jest kolczaste, środek, w środku są kolce. Tutaj pozdrawiamy Ewelinę z... Ewelina z ogródka. Tutaj mamy mamilarię, taką bardzo ciekawą, zobaczcie zresztą. Ma takie haczyki u góry. Tworzy takie gwiazdozbiory. I się tutaj budzą kwiaty do tego, do życia. Te haczyki są takie haczykowate, o takie, nie? Te wystające. A tamte miękkie to są mięciutkie, ten niżej. Także to jest jedna z mamilarii, która też przyjechała. Przyjechała też taka mamilaria. Ja jestem w niej zakochany troszeczkę. Z jednej strony się trochę boję wełnowca, bo w tych mamilariach zawsze jestem taki, nie wiem jak to się teraz nazywa, tam taki w tych dziurkach są takie jakby wełnowce, nie? Ale wiem, że to nie są wełnowce, pięknie kwitnie, zobaczcie. Cena takiej to jest 19 zł. Tej drugiej już sprawdzam, też 19, bo jeszcze nie są przesadzone, także mogę zacząć cenę. No i bardzo ma dużo takich małych główienek, jakieś opuncje, nie opuncje, takie rzeczy do mnie przyjechały. No i przyjechały oczywiście rośliny zielone. Rośliny zielone, czyli przyjechały dwie alokazje. Philodendron Yoepi, który był za 3 dychy, zaraz go Wam pokażę. O, to jest on. O. Yoepi i idzie nowy liść, zobaczcie. Zrobię coś, czego Wy nie robicie w domu, bo nie wolno, ale ja to zrobię, bo ja mogę. Wyjmę go z tej pochewki, bo i tak dzisiaj ją uszkodzę, pewnie przesadzając i czyszcząc liście. Tylko powolutku, powolutku, Kemi, powolutku. Poród udany, będzie drugi nowy liść, kolejny, zobaczcie, bardzo kocham tą roślinę, od zawsze ją chciałem mieć, miałem dwa podejścia do pędówek, niestety ani razu się dobrze to nie skończyło, więc w tym czasie mam coś takiego. Koszt jej to było 30 zł, w Donitce 12, więc myślę, że było warto. Do tego mam taką alokazję Antoro Velvet, ona kosztowała 79 zł. No ten liść teraz potrzebuje wody, ojej. Przywiozłem tutaj w sobotę i teraz mi parę dni nie było, bo oczywiście nagrywam z opóźnieniem wszystko. No i ten liść jeden jest taki już trochę oklapły, ten z większych, ale jak dostanie wody, bo go zaraz do lechuzy ją przesadzimy, to myślę, że będzie piękna. Ona jest taka owłosiona, ciemna owłosiona, także jest taka velvet. Oprócz tego moja wymarzona paproć dojechała, bardzo, bardzo, bardzo ją chciałem. Mojego znajomego Michała. Rośnie ona, ma zawsze jeden liść, przynajmniej teraz. On mówi, że kiedyś była bujniejsza, a teraz ma jeden liść i jest przepiękny. Ta sadzoneczka kosztowała niewiele, bo 27 zł, a wiem, że bardzo, bardzo na nią polowałem. Prosiłem Michał oddać mi, on nie chciał oddać, także mam tutaj. A tu jest kilka sadzonek z tego, co widzę, także dzisiaj ją też przesadzimy tutaj wspólnie. Do tego jest też taka trochę większa alokacja, trochę poturbowana, bo mogę wziąć małą, ale stwierdziłem, że wezmę sobie taką dużą. Bo duża. To jest heterofyla, alokazja heterofyla. Na przykład ten liść jest tutaj złamany. Ma tutaj ten główny pęd złamany, więc tutaj jest takie, o widzicie, tu jest zagięcie, powinien być tak. Uszko też, więc może ten liść upitole. Tu dwa liście już upierdzieliłem na festiwalu, bo też były poturbowane. Młody liść też nie za ładny wyszedł. Spojrzę jeszcze, czy nie ma tu żadnych pasożytów. Ale tym też się zajmiemy za chwilę. Nie, są tylko typowe dla alokazji takie białe miejsca, no ale ten liść, no piękna jest ta okazja, stwierdziłem, że muszę ją mieć za tą kwotę, czyli tam 79 zł, dostałem jeszcze jakiś rabat, bo ona troszeczkę poturbowana, także myślę, że było warto, kochani. No i dodatkowo dostałem za grosze taką aglomenę, która została też poturbowana przez ludzi, ona też miała swój piękny szczyt, o, szczyt mam tutaj, on się już ukorzenia w wodzie. Mam nadzieję, że się ukorzeni. Jak się nie ukorzeni, to trudno. Taka oto aglaumena. Jak wiecie, jaka to jest nazwa, bo tutaj nie mam naklejki, ona była w papierowym opakowaniu jeszcze. To będzie mi miło. Ja jestem w niej zakochany. Jest fajna, ciekawa, taka kolorowa. Na słoneczne okno na pewno ładnie będzie się wybarwiać. No i tu są dwie sadzonki tak naprawdę. Tu idzie nowy liść. Tutaj nie, ale też ją przesadzimy. Ja mam inną aglaumenę w lechuzie i bardzo dobrze rośnie. I chciałbym ją też posadzić do lechuzy i później zobaczymy jakiej korzonki. A może od razu zaczniemy wtedy od niej. Aha, zobaczcie, że brakło mi w
składów, a chciałbym ją dać do niższej doniczki też, to ona wyląduje za monsterę variegatę w tej doniczce. O, o, o. To jest green on green. Pewnie nie widzicie, że jest green on green. Bo na niektórych liściach widać, ja to widzę, no w takim... O, tu widać nawet, spójrzcie, widzicie? Na tym liściu, tutaj jest ta jaśniejsza część, tu jest ta ciemniejsza. Ładnie się wybarwia, aczkolwiek słabo to widać tak naprawdę, więc wygląda z daleka jak taka zielona, nie? O, tutaj na tym liście trochę bardziej widać. No green on green się tak dzieje, że się dzieje, że widać ją dopiero później. Ona ma tyle korzeni. No to czas ją wysadzić z tego. Ona nie miała dobrze ze mną. Wrosła sobie w taki palik mały, kiedyś miałem do jednego z anturiów kupiony Climedaoides anturium, albo do Filka Burle Marx Fantazgo zrobiłem. On jest w hygloronie. Hygrolon podnosi wodę i on jest cały czas wilgotny przez to, że w dół jest wilgotny, to on też jest wilgotny. No dobra, to tak czy siak, najpierw ja sobie oczyszczam z tej ziemi. W międzyczasie będziemy sobie rozmawiać. Mam przygotowane mydło potasowe, olej nim. Będziemy myć, ale to po przesadzeniu je pomyjemy. Ja je teraz otrzepię z ziemi, później pójdę opłukać pod bieżącą. O kurde, ile ma korzeni. Ładna roślina. Troszeczkę tutaj otrzepmy, pewnie coś tu jeszcze. Aha, tu jest taki korzonek. Ogólnie zdrowa roślina, tylko poturbowana przez ludzi niestety, nie? Także będziemy musieli delikatnie. Ja myślę, że ona będzie mnie jeszcze cieszyć. Zobaczcie, jaki ten liść jest czerwony jeden. Także mam nadzieję, że ona cała taka będzie piękna, jak ją o nią zadbam. Chociaż nie wiem, czy tego jednego liścia nie uwalić i nie zostawić tylko dubki. Jak to mówiła Monika Buller zawsze, dubki. Ona żyła na dubkach. I słuchajcie, to jest jedna roślina chyba, tylko że z dwiema odnogami takimi. Także też spoko. Będzie na pewno zdrowsza. Jeśli chodzi o korzenie, to prawie nic się nie urywa, więc większość jest chyba zdrowych. Roki, zostaw balkon. Roki was pozdrawia. Tutaj jedziemy. Powinienem robić oczywiście to w rękawiczkach. Wyróbcie to w rękawiczkach. No i tak naprawdę pod wodę i powinno być czyściutkie. Doniczka chyba, w którą chciałem ją włożyć, może być troszkę mała, ale to nie problem. O, Roki znalazł kramst. Trudno, jak się nawpierdziela. A to jest w ogóle duży badyl tej aglomeny. Ten liść to jest taki odrost boczny. Słyszycie? Pralka skończyła brać. Dobra. Tu mamy pierwszą roślinkę ogarniętą. Co teraz drugie? Oczyścimy tego Joepi. Zaczynamy jak korzeni u Joepi. Bardzo chciałem tą roślinę. A jak się dowiedziałem, że będzie teraz po taniości, to nigdzie już później nie... O kurde. Tato ma korzeń, ale tu będzie czyszczenia tych korzeni. Ja wam mówię. Chociaż... Bardzo wilgotne podłoże, no jak to zwykle u producentów. Chciałbym, żeby on już tak pięknie rósł i w ogóle bardzo mi na nim zależy. O, dla niego dam ten palik 3D print. 3 plant, green plants 3D, czy jakoś tak, print 3D, ten co na poprzednim odcinku pokazywałem te paliki. Okej, no i dobrze, że wziąłem się za jego przesadzanie, słuchajcie. On jest w tak zwanym tutaj woreczku, takiej ziadeczce. O, muszę ją wykopać stąd. Ogólnie bryła korzeniowa ładna, powinien, myślę, że ładnie rosnąć. Myślę, że też ten palik się ładnie wyrośnie, będzie piękną rośliną szybciutko. Oczywiście w grę wchodzi też krzem, więc myślę, że szybciutko urośnie. Wiem, wiem, niektórzy lubią krzem, niektórzy nie. Ja osobiście, no, pójdę za tłumem i będę go używał. No próbuję, bo po tej mojej depresji strasznej to już wiele rzeczy nie używałem. Teraz muszę sam popróbować wiele rzeczy. Niektórzy już wiecie, są na bieżąco, a ja jestem w tyle. No i przez ten koszyczek troszeczkę mi, przez tą siateczkę troszeczkę korzonków zniszczyłem, a nie szkodzi. On i tak ma całkiem sporo tutaj zdrowych, małych korzonków takich. No takie typowo filodendrowate, nie? Wiecie, cieniutkich dużo, duża sieć cieniutkich. No nie lubię tego, wolę anturiowe albo aglomeny. Ja w ogóle nie jestem aglomenowy, ale mam te kilka. Fajne, dosyć tutaj duże, także odstawiam go, zaraz pójdzie do mycia, żeby nie uszkodzić tego nowego liścia. Co mamy tu dalej? Dalej zajmiemy się tą alokazją. Tutaj będę spodziewał się też jakichś pulw. Mam nadzieję. O kurde, ta też ładnie w korzonki poszła. Dobra. To jedziemy. Też oczywiście w koszyczku.
O, ją mogę otrzepać, ona sama ta ziemia odchodzi, jest taka w lekkiej ziemi. Były takie, które było widać, że już bulwy ma na pewno, wychodziły górą, ale chciałem mieć ładniejszą. Miałem kiedyś w ogóle, jak ona w ogóle wychodziła na rynek, miałem tą alokazję. Jak tak spojrzycie na mojego starego Instagrama, to gdzieś ją tam pewnie znajdziecie. Ona przyjechała w wersji small to się nazywa Nelumbo Garden, o. Ale tutaj się nie spodziewam żadnych, już widzę, że jakaś taka bulewka jest, ale to taki jak to się nazywa? Jak wy to nazywacie? Runners. Bulwa Runners. Cheddar, Rocky. O, a jednak jakaś jest taka. Ale naprawdę bardzo malutka. Ja w ogóle chciałbym kiedyś te wszystkie bulwy w jedną rzucić, niech one sobie rosną, nie? Mieć taką krzaka alokazji różnych, fajnie. O, jest też i druga, ale też taka malutka. Ja wrzucę je w mech oczywiście, one tam. Mam taki słoik, gdzie wrzucam te bulwy od alokazji i nawet do nich nie zaglądam. Przez to mam chyba z 10 sadzonek melany. Jakby ktoś chciał, to mogę się podzielić, myślę. Ale ogólnie tego małego liścia od razu się pozbędę. Tego w sumie też. Jakiś runners tutaj zostanie. Niech sam sobie rośnie. Też piękna była korzeniowa. Jak na taką alokazję wielką nie jest taka duża. Troszeczkę mi się tam oczywiście pourywało, ale bez przesady. Fajna? Zobaczcie, jaki to jest piękna roślina. I ten nowy liść, co idzie, też jest piękny. On jest teraz zielony. I on teraz będzie się ciemniał trochę. Ściemniał. Dobra, to mamy to. To przejdziemy teraz do tej dużej alokazji, słuchajcie. Ładne są te liście. To jest ten urwany. To już trochę się żółty robił. Fajne, takie włochowate. Zacznijmy tutaj, co tu mamy. Tu pewnie będę miał mniej korzeni niż w tej małej, jak znam życie. Tak to wygląda. No, ale... Najbardziej będzie mi zależało, żeby wyczyścić ją z później tym. No, ogólnie chodzi, żeby nie miały robaków, czyli z olej neem, madło potasowe, bo one teraz były spryskane. Parę dni sobie stały w tym spryskaniu, w izolacji. O, bulwa. Takiego runersa to mam w dupie. O, kolejna bulwa. Czy nie? Nie, to akurat. Ona ma dużo bulw, ale takich malutkich, wiecie? To widać. Takich, których pewnie zaraz stracę przy tym przesadzaniu. Ja nie jestem z tych, którzy takie malutkie tam, wiecie, piździki będzie trzymał. O, dwie bulwy. Małe piździki, bulwiaste będę trzymał i się łudził, że coś z nich wyjdzie. Albo wiesz, tak jak niektórzy biorą kupę Force. Teraz już nie w sumie, bo te alokazje są bardziej powszechne. Ale jeszcze jakiś czas temu zarówno Rysa, kurde, połowa cena, i tak wszyscy wiedzą, że to zdechnie. No ale naciągali. Dlatego też trochę wyniosłem z tych grup roślinnych. Oczywiście, zacznę się też i tam pojawiać. Bo tak było, jak działałem mocno na tym Insta i YouTubie, to tam co chwilę się pojawiałem, bo albo mnie wywoływano, albo sam się wywoływałem. Dobra. No bryła korzeniowa, okej, okay, mogła być większa. Teraz te liście, co? Ale twarde. Ja się od razu pozbywam tego, bo to i tak będzie gniło, nie? Tych ułamanych liści. Szkoda. Dobra. Tutaj jest ta pochewka jeszcze. Teraz jeszcze tego muszę się pozbyć. O. Do samego dna. Okej. No to jak zaczyna gnić, to już później jest dupa. No i tak to właśnie idzie wyglądać. Już więcej bulw nie widzę, chyba z trzy były z niej, także spoko. Także tak, to będzie szło sobie do mycia. To ja jej wrzucam tutaj i idą do mycia za chwilkę. A my zajmiemy się, póki czas i pora, tą paprocią. No nie? Tutaj, o kurde. Ale zobaczcie, jak śmiesznie ona rośnie. Ona w ogóle w bardzo wilgotnym podłożu już jest, fajnie. Ja wsadzę ją w ziemię od chyba jungle. Nic nie widzicie, przecież mam okazję. Rokuś. Śmiesznie, to taki, ja bym po wioskowemu powiedział, że to taki gnój. Ale jak rosła. Ale nie będę tutaj zbyt bardzo jej roztagowywał. Troszeczkę tylko z większych brył. Czyli właściwie połowę zdjąłem. Ona pójdzie sobie w tą taką przezroczystą doniczkę, jak wtedy, co na live ostatnio przesadzaliśmy.
asparagusy. Asparagusy były też z festiwalu roślin. Mam to podłoże. To jest takie podłoże od Urban Jungle, zobaczcie. Ale też jest takie dosyć zbite, ale ma jeszcze glinę, nie glinę. Nie robić to nie w, w rękawiczkach, nie gołą ręką. Ale trudno. Bardzo mi się podoba ta roślina. Bardzo. Ja nie jestem paprociowy, ale ta jest w niej zakochany już od jakiegoś czasu. Wiem, nie widzicie trochę mojej twarzy, ale może i lepiej. Chociaż widzicie, co robię. Upychamy tutaj. Ten wiem, gdzie ona wyląduje. Dobra. Jeszcze trochę. W ogóle bardzo dziękuję Urban Jungle za te podłoża. Bo ja bym samemu nie mieszał. Są różne opinie. Każdy ma inne podejście do tego. Ja mam podejście takie, że jeśli u mnie rosną w tym rośliny i mają się dobrze, a to nie jest mój pierwszy sezon z ziemią Urban Jungle, to będzie dobrze. Dobra, idę wrzucić gdzieś te alokazje, bulwę, idę umyć korzonki i widzimy się za chwilkę. Oh, mamy lechów, jestem, mówiłem, że wrócę, a jak obiecuję, że wrócę, to zawsze wracam. Słuchajcie, tak jak mówiłem, zaczniemy od... gdzie tego poszło, może nie podjedzą. Tej alokazji, Green on Green, muszę zabrać, bo roki już zaczyna się, och, tak nie będę wam zasłaniał zbyt bardzo, nie? Przesadzimy ją do trochę większej doniczki, bo ta już jest przymała i to już od dawna. Ja wiedziałem, że jest za mała, ale ja jestem leniwy. Kupiłem sobie ją jakiś czas temu od, może jak ona się nazywa? Jak przypomni mi się, to napiszę wam gdzieś tutaj, jak się nazywa. Od kogo miałem tą monsterkę, kupiłem ją z trzema liśćmi. A... No i na każdym jest jakaś ta wariacja Green on Green. Mniej lub bardziej. A myślałem, że to będzie bardziej szalona roślina. Pamiętam, jak kiedyś z Dominiką z Rare Plant Depot rozmawiałem właśnie o Green on Green, to takie... A z tym wziąłem i... Ale to było dawno, jak ja z nią o tym gadałem, pewnie ona już ma. O kurde. No i teraz sobie zrobiłem, kurde, sam krzywdę, nie? No dobra, powolutku, powolutku. Powolutku, troszeczkę się poodplątują te, no, te. Tutaj, o. Tutaj, w tej dziurce jest, w jednej dziurce są dwa korzenie, więc jeden zapewne się urwie. Dobra, mamy. Dobra, kurier przyszedł, ale to nie na ten odcinek materiał o tym kurierze. No i co? No i wsadzimy sobie tą monsterkę teraz do większego pojemnika. Lubię mieć z przodu wskaźnik, wiecie, hydroponiczny. I zostanie na tym paliku. Chciałem dać te nowe od tych tam printów, ale się powstrzymałem, bo nie zmieści mi się na półce, na którą ją trzymam. A mieć, żeby mieć, to też tak wiecie, później znów będę kombinował. Ona w tym miejscu dobrze rośnie. No i tak często miała miejsce zmieniane za karę. A fajnie, fajnie się trzyma tego palnika, więc też nie chciałbym jej... Dobra. No i co? Teraz jak mam wsadzoną tą roślinę, słuchajcie, to ona pójdzie pod zlew, przepłukuje i dopiero później nawóz. Ale to na spokojnie. A nie, jej myć nie będę, więc teraz lecę, zaraz wracam. Jak już się pozbyliśmy w tamtej roślinie, z tej doniczki, tą monsterkę, to tutaj bym chciał wsadzić tą aglomenę. Ja wiem, ona ma bardzo dużą bryłę korzeniową, ale u mnie aglomeny nie mają dużo miłości, jak widać. Czekajcie, dam was trochę, żeście widzieli też, co robię. Nie ma, ma dużą bryłę, mały koszyczek. Wiecie co? Nie ma miłości do roślin, które nie wyglądają ładnie. Jak ona zacznie wyglądać ładnie, to zostanie większą doniczkę. Tak serio, skończyły mi się większe wkłady. Muszę zamówić. Ale to zamówię dopiero chyba przy wypłacie. Wracając do twojej paciuszki, co przyszła. Jest to paciuszka od Borośliny.
paczuszka, która wystąpi w poprzednim odcinku. Bo ja sobie dzisiaj postanowiłem nagrać dwa odcinki. Korzystając z tego, że mam wolne, żeby z mojego postanowienia, że będę wam nagrywać, nic nie wyszło, to wolę wam nagrać raz więcej. No ja i będę regularnie je wrzucał wtedy. Trochę góra, dół, żeby tam się te korzenie w tej liście ładnie. W ogóle bardzo drobna akurat się trafiła ta lepiza teraz tutaj. No trudno. Taka seria u mnie. Cieńszą chochelkę. Pewnie robić to troszeczkę inaczej, tak jak robią to inni. Ale u mnie to będzie tak wyglądać. U mnie to będzie taka dzika aglomena. A tym bardziej, że bardziej mi się ten szczyt podoba i dlatego on stoi w salonie na stole, w wazoniku, jako kwiatek. Że nie kupuję od tygodnia kwiatów ciętych, bo jest w wazoniku i się ukorzenia. Superancko. No i ona tak będzie sobie rosła. Ona trafi na regał w salonie, albo i nie, zobaczę. No i teraz co? Tutaj przygotowałem do tej dużej okazji takiego wielkiego windoła. Paliki te zielone kupuję sobie na Allegro. Na obi, wkładam w dziurkę od hydroponiki i mam. No nie wkład, to znacie. I dajemy. O, tu mam jeszcze, widzicie. Trochę bulgur mam ostatnio. Dobra, na dno dałem tak z tyle podłoża hydroponicznego. No i teraz damy tą alokację. O, nawet jest jakaś bulwka się uchowała. Przy myciu zauważyłem, to wam teraz powiem. I zostawiłem ją. A, niech się dzieje. Wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Gdzieś tutaj mam moje te rzepy i sobie damy. U dołu zawsze u cebulki. Za mały ten rzep. O, ten ciemny może będzie lepszy. Dobra. U dołu zawsze robię tak, że bulwę przyczepiam, żeby ona się jednak trochę bardziej stabilnie zachowywała. A tutaj do góry daję jeden z liści po prostu, jakiś taki stabilniejszy. Czasem dwa, w zależności jak się da. O, już jest. No już właściwie prawie, że stabilnie stoi, tylko wystarczy jej podłoże. Jaką macie szkołę sadzenia alokazji? Ja jestem jeszcze z tej szkoły, że bulwa powinna być nad ziemią, nie pod ziemią. Tego nie w hydroponice, ona wtedy nie gnije. Ale czy to prawda? No nie wiem. Dobra. I gruzu, więcej gruzu. Miałam jeszcze ten tryb, że dużo podlewam alokazji nawozami. One mi chyba przeżyły tylko dlatego, że jak o nie nie dbałem, to wsypałem im na dół osmokotę. Hydroponiki. Dobra, teraz mamy to cudo, tą piękną alokazję. Znów wsypujemy troszeczkę na dno hydroponicznego podłoża. Ok. I teraz ją sobie przymocujemy. Ja tu mam. Ja bardzo recyklinguję sobie te rzepy, wiecie? Ten liść trochę wam przeszkadza, co? O, o, już jest lepiej. W ogóle słońce zaszło, zrobiło się ciemno. Mam nadzieję, że nie będziecie nam jeździli, że jest tak ciemno i że do mnie wrócicie. Reasumując, będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie tu zaglądać częściej, co jest wiadome. Wiecie co, oglądałem teraz, miałem fazę, bo dużo podróżowałem po Polsce, więc w czasie drogi sobie oglądałem dużo youtuberów i są różne typy tych youtubów. Są typy typu wejdę ci w dupkę, będzie słodko. U mnie tak nie będzie, u mnie raczej będzie po prostu co się dzieje, jak jest i tyle. No nie? Także jeśli oczekujecie tutaj słodko pierdzącego Kamilka, to tak na pewno nie będzie. I mam nadzieję, że jak najdłużej utrzymą ten kanał. Chcę się cały czas już sobie stawić. Nawet planuję sobie kupić mikrofon, żebyście lepiej mnie słyszeli. Nie tylko mnie, bo moje walenie również. Dobra. Mamy to. To też już jest super. No i przejdziemy sobie teraz do tego piździelstwa. Oj, urwałem dolnego liścia. Dobra, to oczyszczę tutaj z tego.
I jest to UEPI. No i to UEPI chciałem dać na palik. Ale teraz sobie myślę, żaden palik jeszcze jest za szybko. Znaczy nigdy nie jest za szybko na palik, ale w tym wypadku może być. Bo jak ja mu dam ten palik, ten... Poczekajcie, ja wam go pokażę. O ten. To on się tu fajnie zmieści, no nie? Ale on będzie teraz z bardzo wysoką rośliną. A ja nie mam... Spróbuję na rego wcisnąć. Wątpię. Musiałbym go dać w niższą doniczkę, a nie chciałbym. Chciałbym go mieć w takiej, żeby te liście też się za chwilkę nie dotykały ziemi, tylko było... W ogóle zobaczcie, jak doczyściłem, bardzo słabo doczyściłem. Nie chciałem też mu szorować zbyt bardzo, więc on będzie sobie chyba tak po prostu na razie rósł. Chociaż kusi mnie ten palik. Może dam ten palik, zrobimy palik? A gdzie go wtedy dam? A wiem, gdzie go... A, on się tam też nie zmieści. Na ten palik, jak się zdecyduje, przyjdzie jeszcze czas. Na ten moment dostanie tylko taki wsporniczek, żeby po prostu trzymało go sztywno. Już go tutaj zarzepujemy. Na oknie zbieram ostatnio dużo rzepów. Z wszystką, szczególnie psy mi znajdują. O, tu jest jakiś taki kawałek, który się nada. Okej, okay. Ten liśnik sobie tu spada. A my sobie... Tutaj go złapiemy. W ogóle jeszcze zostało mi dużo do naprawienia roślin, w sensie do odrodzenia na nowo. Między innymi witrynki. Witrynka, tak się mówi, że witrynki są takie, wiecie, więc ja tak mam. Też wysuszę, wentylatorki chodzą i tak dalej. Także to wszystko się dzieje. Trzeba działać. Zastanawiam się, gdzie są moje chłopaki, wiecie? Bo to jest dziwne, że ich nie ma. No dobra, no to się w miarę stabilnie trzyma. Jeszcze trochę tylko dam tutaj. Też go wkopałem trochę głębiej, bo chcę, żeby się ukorzenił, bo ma mało korzonków, także tak to wygląda. No i co teraz bym chciał wam powiedzieć? Chciałbym wam powiedzieć, że przejdziemy do mycia liści. Jak ja to robię? Robię to tak, że biorę taki pojemniczek, wlewam tutaj olejnem, tak o tyle. I co najważniejsze, tworzę emulsję najpierw, zanim dodam wodę. Tworząc taką emulsję, nie będą się pojawiać oka oleju na tym. Dam tutaj taką miereczkę tego, mydła potasowego. Śmieszne to jest, taki żel. Teraz on sobie tam spadnie. I z tego stworzę emulsję. Czyli mieszając. I zobaczycie, że ten olej z tym mydłem się zmiesza. No i teraz się zmieszał, więc idę wlać tu ciepłej wody, więc widzimy się za chwilkę. Jestem już tutaj z tym olejem i tym wszystkim. A zacznę od czyszczenia tego tutaj naszego bukieciku. Jak czyszczę takim olejem? Fajnie jest to taki z tym mydełkiem. Pierwszy raz w ogóle użyłem mydła potasowego do olejowania. Oglądałem się YouTube'ów, więc stwierdziłem, że skoro u nich działa, to mogę wypróbować. W ogóle dużo łatwiej się na pewno robi roślinę, która jest rośliną w ziemi, niż taką w powietrzu. Ale też ją zabezpieczymy, tak w razie czego. Pasożytów nie widzę, ale wiecie. W ogóle jakoś tak inaczej pachnie ten olej z tym potasowym mydełkiem. Czy już wszystkie liście? Tak, wszystkie cztery są umyte. Wraca do wazonu, niech się ukorzenia. Tam w ogóle już korzonek wychodzi, czy tam oczko, także spoko. I co kolejne? Kolejne zrobimy joepi. Joepi, wiecie jak to się wymawia? Na pewno ktoś wie. Mnie zhejtuje. Pamiętacie tą dramę, jak powiedziałem, nie, miałem wydrukowaną etykietę na roślinie i zamiast beauty, czyli beauty, napisałem beauty. Jedną literkę zapomniałem i się wielki skandal zrobił. Taki jeden kolega trójmiejski sobie stwierdził, że zrobi dramę. Nie było z czego, ale jak chciał, tak ma. Jezu, jak ja będę się szczęśliwy, jak ona będzie ładnie rosła, naprawdę. Właśnie przygotowuję pożywkę
i będę przez podlewał od razu w innych pokoju roślinki. Także myślę, że ona też dostanie od razu pożywki. Teraz zrobimy tą małą dziadowską aglomenkę. W ogóle w tamtym pokoju mam taką ścianę, mam teraz te trzy witryny i półki nad małą milzbą. I na milzbo też stoją rośliny, to tak średnio to tam widzę. Muszę tam mocniej zadbać o to. Ale na wszystko przyjdzie czas. Okej. Ale duży liścior. Podoba mi się. Będę się jarał, jak on urośnie, ta okazja zacznie wypuszczać liście. Ja i tam. Muszę stanąć do niej. Ja i tam na łozu. A będzie rosła. Fajne liście, takie inne, twarde. Fajnie, że wziąłem dużą sezonkę, nie małą. Jestem zadowolony. Ale tej Velvet, coś tam, tej chyba nie dam rady tak wyczyścić, czy dam waszym zdaniem? Dam. Wyczeszę jej włoska. Ej, bo brzydka pogoda się zrobiła. Muszę jeszcze pranko wywiesić. No dobra. Mam umyte. No i co, kochani, tak naprawdę myślę, że już pora się pożegnać i do zobaczonka za jakiś czas. Ja te rośliny teraz przepłuczę, wleję im nawóz i trafią na pod lampę. Niech sobie rosną. A czykolwiek nie wiem, czy ta roślinka albo joeb nie trafi do witrynki. Zobaczę, jak z miejscem, widzicie? Przesunę je teraz i się z wami żegnam. Także buziaki, do zobaczenka, komentujcie, subskrybujcie, rozmawiajcie. Ojej, ułamałem czubek. Mówiłem, że takie mocne ostatnio, nie? Ale złapałem i się ułamał niestety, ale to nie szkodzi, to jest tylko malutki czubeczek. On dalej będzie stabilny, dymniczka jest super, są te paliki. Także co, do zobaczenka, subskrypcje, komentarze, lajkujcie, obserwujcie i bawmy się, bądźmy roślinnymi potworami. Na razie. Thank you.